Kilka ciekawostek na temat tolerancji. Różne nasze funkcje poznawcze, ale też sprawnościowe mogą mieć różny przyrost tolerancji. To znaczy, że na przykład nasza motoryka może mieć wyższą tolerancję niż nasza koncentracja i uwaga. I potrafimy wykonać różne czynności motoryczne, podpisać się, coś narysować bardzo dobrze. Natomiast skupić się na wykonywaniu na przykład jakiegoś zadania matematycznego już nie potrafimy, ponieważ alkohol tak działa, że już tą naszą funkcję skupiania się upośledza. Poza tym tolerancja rośnie szybciej, jeśli alkohol podawany jest w tym samym otoczeniu, przy tych samych ludziach, albo w powtarzających się rytuałach. To, co może przyspieszyć wzrost tolerancji, to także wykonywanie działań takich, które są naszą pracą. Czyli na przykład, jeżeli ktoś pracuje jako kierowca i prowadzi samochód pod wpływem, to widać u niego szybszy wzrost tolerancji. Albo jeżeli ktoś pracuje na budowie i wykonuje swoje działania pod wpływem, to też widać u niego szybszy wzrost tolerancji. Albo jak ktoś pisze książkę i pije, to też wzrasta u niego tolerancja szybciej. Jednym słowem, nie należy pić w czasie pracy, dlatego że powoduje to szybszy wzrost tolerancji. Zachęcam do ćwiczenia swojego mózgu i rozwiązania zadania, które pojawiło się w tym filmiku. No i pozdrowionka dla Reni i Marka. Pozdrawiam!